The dam seems to be one stretch of a hand away now. I must make haste. I doubt the Aurora will be able to wait for long. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Metro Exodus i zapraszam do wspólnej gry. Zakończyliśmy tutaj na tej łajbie admirała. No i mamy tutaj Tyrolkę, którą bardzo lubię zjeżdżać. Mam nadzieję, że i wam się podoba. No i cóż, lecimy dalej. Słychać, że admirał śpi sobie tam słodko na dole, więc nie będziemy mu przeszkadzać, tylko lecimy. O, latarki nie zgasiłem, widzę, więc ją sobie wyłączmy. I zobaczmy, gdzie my mamy się udawać. Aha, czyli w prawo. No ale widzę, że tu jest jeszcze kawałek w lewo, można pójść. O, jak chmury szybko lecą, patrzcie na cień. Ale widzę, że tu w lewo można jeszcze pójść. Tak jakoś spojrzałem. Więc zobaczmy, co tu jest. Jakiś samochód. A ta droga gdzie... O, tu nie ma drogi. Ta droga nigdzie nie prowadzi. Ona jeszcze... się to wszystko zaraz... z tego tamtego. Można tu do środka zajrzeć niekoniecznie. Dobra, nie będę stał, bo od samego patrzenia mi się niedobrze robi. Można spaść. Tutaj spróbujemy dołem przejść. A czekajcie, tu jest jakiś samochód. Ale tam się wejść nie da. Chyba. Nie, zresztą tu i tak nic nie ma. W takim stanie on jest, że... O! O kurde. Czekajcie. Co tam było? Misiek? Jakieś zwierzę poszło. Idzie. O, zaraz coś runie na nas. Coż to tam idzie? Jakieś bardzo duże zwierzę. Patrzcie, jak drzewa powyginały się. O kurde. Miśki. Czy my chcemy tutaj wchodzić? Spróbujemy tędy jakoś może. Jak się uda? Nie, nie uda się. Kurde. No strach się bać. Nie wiem, co ja mogę sobie... No może niech będą te strzałki. Zapalniczka. No tak. Pająki, to jest zapalniczka. Od razu się oczywiście rozglądam, eksplorując przy okazji. Bo mogą być tu różne ciekawe, prawda, rzeczy. O! Jakbym nie zgadł. A tu co? Nie mogę tutaj wejść, a szkoda. A tu? O, tu się dało, patrzcie. Tu żeśmy weszli. Podładujmy latarkę, skoro już jest słabo. Dobra. Tu nic ciekawego w środku nie ma. Muszę stwierdzić, myślałem, że będą tu jakieś ciekawe sprzęty. A to co to jest? Wygląda na jakiś rodzaj broni albo co? Nie wiem. To niebieskie. No dobra, nieważne.
Tu jakieś skrzynki, ale one są chyba puste. Jakiś album ze zdjęciami. Kurczę, co to za tunel w ogóle? Ale klimat. Czujecie to? Nie no, tak jakbym tam był normalnie. Ta gra jest świetnie zrobiona. Nie wiem, co wy o niej sądzicie, ale dla mnie... Ale dla mnie bomba. Grzybek świecący. Radioaktywny. Myślałem, że coś tam... A to woda leci tylko. I pająki. Promieniowanie? Latarka nam się wyłączyła, nie wiem czy żeście zauważyli. Ale za to mamy zapalniczkę. Dobra, idziemy w górę. Bo tutaj widzę, jest bardzo duże promieniowanie. Nawet latarka nie chce nam się włączyć. Podpalmy. O kurde! Co to jest? Jakieś jaja czegoś dziwnego. Aj. Poszedł. Giń, przepadnij maro piekielna. No nie no. Muszę stąd spierdzielać, bo oni mnie w końcu... Kurde! No nie! Ojejku! Zaraz będzie po mnie. Muszę uciekać stąd. Chyba. Uff. Dobra, czekajcie. Wróćmy jeszcze do tej szafki. Już nie wiem, gdzie to było z tego wszystkiego. Ojejku. Tu nie ma nic. Tu mamy apteczkę, dobra. Tu nie ma nic. Kurde. Dobra. Czekajcie, tędy da się przejść? Czy się nie da przejść? Nie da się przejść. Dobra, mówi się trudno, idziemy dalej. Bo tu trzeba się no niestety spieszyć, jak widzicie. Podpaliliśmy to? Nie wiem. W każdym razie uciekamy dalej, bo... Tędy nie wejdziemy, to są tylko dla tych... Dobra, czekajcie, bo ja już tu zbłądziłem delikatnie. O, tutaj możemy coś podpalić. Dobra, tu możemy podpalić. Aha, tu się cofamy jak gdyby, dobra. Tu musimy iść dalej.
Tędy przejdę? No chyba niekoniecznie. Idziemy do przodu. Ojejku, jak tu jest słabo. Kurde. No muszę spierdzielać, bo po prostu mnie... Tam było jeszcze chyba coś. To możemy podpalić. No nie, 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 zaraz sam się podpalę. Dobra, idę wyżej. To mogę podpalić, czy nie? Chyba nie. Latarka? Działa. Dobra, doładujmy. No i drzwi. Dobra, skopa. Co, nie mogę? No to idziemy tędy. Nie podoba mi się to, no ale... Ale niech będzie. O kurde. Już mnie atakują. One nie lubią światła, wiecie? Jak jest światło, to one giną. I właśnie... O. Ojejku. Nic nie widzę. Oj, 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 oj. Ach. Udało się, dobra. Ojejku, ledwo żyję. Dopompujmy latarkę. Dobra. Spalmy te pajęczyny. No i już nic nie widzę, no. Aj, aj, aj. No nie. Słabo. Dobra. Słychać jeszcze gdzieś te pająki są. Tego nie mogę podpalić? Tej pajęczyny, a dlaczegoż to niby? Tu poszło. Tu poszło. I tu się udało. Dobra. Tu się nie da tego podpalić? No co jest? Dziwna sprawa. Tajemnicza. Tu zapalmy, to zbierzmy. Oczywiście nie ma benzyny. Czy jest benzyna? Jest benzyna. Nie, nie ma benzyny. Pusto. No tak. O, tu jest. Możemy napełnić. A, już żeśmy napełnili, jak to puste. A, niech to.
Gdzie to szukać paliwa? No tędy mogę się cofnąć. Nie wiem co to jest, ale... Czy strzelanie w to cokolwiek przyniesie jakikolwiek efekt? No nie wiem. Tędy te pająki wyłażą. No dobra, idziemy w górę. A jak to mogę zebrać? Mogę jakoś w ogóle? Mogę. O. Udało się. A. Tu zamknięte. Da radę to przełączyć? Raczej niekoniecznie. Lampkę zapalmy. Tam musimy ten generator, słuchajcie, jakoś uruchomić, nie wiem jak. Tu nic nie ma do zebrania. Szukam jakiejś benzyny, czy tam ropy. O, tu jest, patrzcie. Super. Mam nadzieję, że pełny. No coś jest. Dobra. Wiem już, co z tym zrobić. Wiemy już, co z tym zrobić. Nie można tego podpalić. Nie wiem dlaczego. Patrzcie, nie chce się palić. Ojejku, co ja zrobiłem? Znaczy mądrego nic nie zrobiłem. O, znowuż nas atakuje. Dobra. Tu musimy wlać. Niewiele tej ropy, czy tam innego pędzidła jest, ale zawsze to coś. O, odpaliło coś, patrzcie. No. Kurde, strzelam w nich i nic. No nie no. Kurde. Aj, aj, aj. No zaraz będzie po mnie.
One się światło boją, patrzcie. Dobra, dobijemy. No. Chciałem go dobić, ale... Bo tak samo pod Q jest apteczka, jak i dobicie tego stwora. Więc wystarczy o chwilę się spóźnię dosłownie z dobiciem i w tym momencie daje mi apteczkę. No niestety. Zabili mnie. Tak to bywa czasami. Aha, czyli od tego momentu dalej zaczynamy, no szkoda. Dobra, dopompujmy sobie. No, i może już się nie zatrzymujmy, tylko po prostu chodźmy wyżej. No tu mamy jeszcze jednego. Jak to wziąć? O tak właśnie. Skoro odpalony mamy już generator, to tam się już z nimi nie szarpmy, bo to nie ma sensu żadnego. Tutaj jeszcze coś chyba jest pod spodem, nie? Nie, tego nie możemy podjąć. Dobra, i włączajmy to. Mam nadzieję, że teraz nam się uda i to się pewnie powinno otworzyć, jak znam życie. Dobrze mi się wydaje. Czyli możemy iść dalej. Notatka. Jeżeli ktoś ma ochotę, niech poczyta sobie na stopklatce. My idziemy dalej, co by czasu nie tracić. Bo jeżeli męczy czegoś, tu nie ma do zebrania. Czasami w takich miejscach właśnie coś się fajnego znajduje. O, warsztat tu jest, patrzcie. Jak to miło. No dobra, skoro jest warsztat, to sobie coś spróbujmy dorobić, bo pewnie nam będzie sporo rzeczy potrzebnych. Tu mamy wszystko. Broń wyczyścić. Maska. Tylko tak teraz, słuchajcie, się zastanawiam, czy by przypadkiem... Bo powiem szczerze, że bym chętnie zamienił tą... na strzałki, na na tego naszego Tihara. Tylko coś tutaj nie bardzo to widzę, żeby można było tego dokonać. Chyba nie wymienimy tutaj, słuchajcie. Nie widzę Tihara naszego, no dobra. To lecimy dalej. No. Dobra. Idziemy w górę.
Tu jakieś przejście? Nie. Tu coś jest. O kurde. Ale klimat. Patrzcie. Tylko patrzcie sami na to. A jakby w to rzucić tym koktajlem, patrzcie. Nie wiem, czy to ma sens, co robię, no ale... Tu mamy jakąś pajęczynę, podpalmy ją. O, jakieś chodzą po mnie myszy. Nie, szkoda było koktajli na to. To nic nie dało. Ale dorobimy sobie ich. O, tam coś jak gdyby było. Dobrze ja widzę. Nie, tam nie mogę przejść w ogóle. Nie, nie da się tam przejść. Myślałem, że mogę coś podjąć, ale okazuje się, że niespecjalnie. Drabinka. No dobra, idziemy w górę. Pnij się w górę. O. Dobra. To już jakiś zasięg radia jest, więc myślę, że jesteśmy blisko jakiejś cywilizacji. Kolejne drzwi. A, czyli już jesteśmy na zewnątrz. Damn, you're alive! I'm so glad to see you. No. And I just managed to get in contact with the Aurora. They are worried. And I get that. This place isn't as simple as it first seemed. No, no. A co jest? Come, I'll show you. No dobra, idziemy. A tam się zamknęło już za nami, tak? No idę, idę, tylko chciałem tak... No, co chcesz mi pokazać? Here the counter react. There's a hell of a lot of radioactive sediment behind that concrete. Oh. Soon it will bring an end to this valley. Because the dam barely holds. Use your binoculars if you don't believe me. No widzę. We can't stay here. Nobody can, really. O, no to co my zrobimy? Ah, well, see that zipline? Those kids built it back when there wasn't as much seepage. No widzę tu linę, no i co? That's where we need to go. The old man said the Aurora will soon be on the dam. Aha. We gotta hurry. I think something's wrong at the Aurora. No dobra, czekaj. It seems that Anna is not doing too good. We'll know more soon. Ha. Chwila, poczekaj chwilę, sekundka. Sekundka, no jak jeszcze chwilę chcę popatrzeć, no nie poganiaj mnie, no. Momencik. Tu jest jakaś ta cerkiew. Stąd ta lina leci. No już, sekundkę. Jak ja nie lubię, jak ktoś mnie pogania, no ja chcę na spokojnie sobie zeksplorować, zobaczyć, co tu jest w grze, a tu mnie bohater... Pogania, no, nieładnie. Ja muszę zobaczyć, jak wygląda trasa i wszystko i w ogóle. Może coś mi się na mapce oznaczy. Nigdy nic nie wiadomo. A zawsze to jakiś punkt by był. O, oznaczyło mi coś. A ten mnie pogania. No widać, że ta woda tam się przedziera cały czas.
No cóż, dobra. Jeszcze zobaczmy na mapkę. A, to tu już żeśmy zawędrowali, no ładnie. Czyli tam musimy iść. No dobrze, dobrze, gonimy. Znowuż mnie coś upluło. O, ten zaczyna już. Wyłączmy latarkę, tak. Zobaczmy tutaj, może coś się da zeksplorować. Oczywiście, że się da. A ten mnie już ciągnie dalej. Bo jakby inaczej. Podpalmy pajęczynę. Standardowo. O, tu coś jest. No to się psuje, no to trudno. Z cukru nie jesteśmy, nie rozpuścimy się już. O, tutaj mamy jakiś ten. Jakąś zabaweczkę. O, już leje. Czekaj, ja się schowam, bo tu mnie kurczę zaraz za ten. Do jakiejś chałupinki byśmy się schowali. Co ty na to? Alosza. Kurde, bo ja zaraz zmoknę, no. Gościu. No i nie mogę tędy przejść, patrzcie. Dziwna sprawa. Jakoś tak... No nie mogę przechodzić, patrzcie. Jest jakiś krzew i nie daje mi przejść przez niego. Znaczy obok niego tak naprawdę. Dobra, idźmy tutaj może. Może tutaj coś zeksplorujemy. O, jakiś misiek jeszcze słyszę. Mnie się też to nie podoba, no i co? Nowa notatka. Jak ktoś chce, niech se na stopklatce przeczyta. Nic tu po nas chyba. Tutaj można? Nie, tu nie można. Tu zabite dechami. O! No ładnie. O nie. Ładne halo. O, ten jeszcze się uwięził. Ja zresztą chyba też pod tym głazem. O kurde. No to się narobiło. No żyje, żyje. Ale zobacz, co się dzieje. Misiek, no nie. A nie, to nie misiek, to jakiś coś straszniejszego. Ojejku, jaki on kłyma. Zaraz będzie po nas. O kurde. A myślisz, że ja mogę wyłazić? Jak jestem przygnieciony jakimś głazem? O nie! Misiek się pali. Ojejku. Uff. Wszystko się już pali. A niech to, czekajcie. Może tutaj się schronimy jakoś. Gdzieś. Słuchajcie, ten misiek wszystko burzy. Ale numer. No nie. Tu trzeba spierdzielać. O no!
Nie. I co mam zrobić? Gdzie on jest? Oj nie, nie pocelowałem. No nie, on mnie zaraz zabije. Gdzie on jest? Tutaj jest. Dobra, uciekajmy. O nie! Gdzie ten misiek jest? Tu jest, dobra, rzucamy. Rzucamy i uciekamy. No chyba trzeba po prostu w ten sposób w niego rzucić i uciekać. No bo tu nie ma innego wyjścia, słuchajcie. Tak, tylko że ja już nie mam co rzucać. To jest gorsza sprawa. No nie. No i po mnie. Po mnie czy nie po mnie? Po mnie. A niech to. O! O kurde. Ale ma zębiska, patrzcie. Spadł. Uff. Ojejku. No dokładnie. Ojejku. Nie mam pytań. We're done. Olga! I told you people, they just needed passage. Are you sure you're not coming? I'm sorry, Alyosha. I can't just up and leave like this. No matter how much I like you. In this case, I bid you farewell, my fair lady. Ah, to hell with it. Olga! I'll be back. I'll be waiting. Artyom, let's go. Olga, remember what I told you. Get them out of the valley. They're dead behind the dam. O, jedzie Aurora nasza. To żeśmy się zsynchronizowali. Idealnie wręcz. No dobrze, tylko że ona pojechała, jak ja... O! No... Hamuje, słyszę. Dobra. No i słusznie. No. No to co mam robić? O! No, to niedobrze, słuchajcie. To niedobrze. We all remained silent while the Aurora was running along the poison sea held at bay by the dam. We believed we'd be back. Now, having seen the sword of Damocles hanging over the valley, we knew it was not meant to be. Alyosha is especially worried. His old guy's there. Perhaps he will be able to warn her via radio and save the people there. What happens next? I have no idea. I am ready for anything. Anything but one thing. Anna. No i co? Artyom, you know when I found this photo of the Pacific Ocean, I just knew for some reason that we were going to go there in the end. All these rivers, mountains, deserts, they just won't do. It's ocean or bust.
I believed we could make it. I did. Faktycznie widać po niej, że ona chora jest, słuchajcie. Na która tak patrzy. I'll get there. And if I need some help, you'll be there for me. You'll save me again, won't you? No jasne. Oj, Ania, Ania. Widać jakaś kroplówka obok. Artyom, please. Stop torturing yourself. It hurt to even look at you. Co tu zrobić? You and Dad too. It's not your dream and not his belief in the occupying forces. Nie wygląda to dobrze. It's just fate. A stupid piece of cloth in the wind. Rotten concrete. An idiotic ammo dump. Artyom, you should go. I'll give her a shot. Let her sleep a bit. No dobra, idziemy już, bo to... Come with me, bratucha. There are things to discuss. No idę, hey, idę, idę. Leave your work for the moment. Come to the bridge. No. Stepan, come to the bridge. Ktoś tu śpi? One moment. Tell me what happened, Nastya. Did someone bully you? No. Why are you crying then? I'm afraid. Afraid? What of? This. I have the scarf. What if it's like Aunt Anna's? Don't worry, Nastya. You didn't breathe any gas after all. It's just a cold. We'll fix it in no time. And Aunt Anna? We'll fix her too. Właśnie. As soon as we find the medicine, she'll start getting better. For real? You have my word, so don't you worry. Oj. All right, I won't. My mom says the Spartans always keep their word. That is true, Nastya. Indeed. No dobra, chodźmy dalej. Don't worry, Artyom. Everything will be okay. Anna is strong. Obyś miał rację. Olga, Alyosha here. I'm online as promised. I hope you can hear me. Oj. O, mamy króliki już. Króliki, zajączki, nie wiem co to jest. Nie mogę usiąść? Nie mogę. We haven't had any other variety in a long time, so no wonder. Take a seat, bratucha. Boy, this conversation is not gonna be simple, I think. Until today, we thought that this shot of Novosibirsk was a simple error. What's we up with it? The legend says, irradiated zones are highlighted in shades of green, while purple highlights indicate errors. Today, though, I found some small print. The thing is, radiation levels way outside of normal operational range of the scanner are also marked as errors. Simply put, the radiation there may well be completely off the scale. We're about 500 clicks from Novosibirsk, and radiation outside is almost as high as back in Moscow. Cadmium warhead? The shots are 20 years old. The radiation can't be quite as high now, but still. Novosibirsk is most probably radioactive. I'll tell you what we do. Artyom and I will go. This is not the other way. We go together. Not all right. First, she is my daughter. His wife. My paranoia about the occupation forces drove her into that damned bunker. And Artyom with his dream. He dragged us out of Moscow. So we too are to blame. Still, we are the order. We are one crew and we should all act accordingly. We should all go. Discussion is closed.
This is not an order mission. It is a personal errand, mine and Artyom's. We don't need any help. Second, we don't know the exact location of the medicine. It might be in the city center, or in one of the Akadem Gorodok labs. So Anna's life might well end up in your hands, too. Third and last, wherever we might go, winter is coming. And getting the Aurora stuck in snow is what? That's something we can't allow. Do you remember what Yermak said? Remind them, please. There's a huge railway technology museum at the city outskirts. We'll almost certainly find a snowplow for the Aurora there. So, gentlemen, your missions are to search the Akadem Gorodok labs and prepare Aurora for the winter. Crew, get ready for the mission. Also, we are starting constant radiation level monitoring outside. Effective immediately. Sam, you're first. Yes, sir. I think that lethal radiation levels there are actually good news for us. You mean there was nobody left to rob the drugstores and hospitals? Exactly. Unlike the towns we've been through. Colonel. Sir, An update on the suits. Yes, what's the situation? I managed to assemble only two complete ones. No, to słabo. They're for Artyom and me. It's fate, that's what it is. Will they help? Well, they'll protect you from dust. But even the direct radiation there is so high, it could... Yes, can you add more protection? Ciekawe, z czego? Sure, Yermak does have some lead sheets in store, but the suits are rather bulky and heavy as it is. We aren't exactly attending a dance party there. How much time will it give us? Ojejku, jejku. A couple of hours. Słabo to wygląda, słabo. Better than nothing. Don't worry, we'll make do. Always have. I'll add some lead shielding to the car's cabin. Try to stay inside for as long as you can out there. Thanks. Get on it then. Yes, Colonel, sir. Coś tu optymizmem nie zalatuje. Co wam powiem, to wam powiem, ale... Still, I can't help worry. It's such a huge risk. So many good people died from radiation exposure in Hansa's railway crews. But Moscow had nothing on the radiation levels they are going to face. Nah, these people don't really care about risks. You know them well enough. Hey, tell me about that museum. When did you learn about it? I was always a railroad fan, even when working in the metro. We had this experimental facility near Moscow where they tested all kinds of railway stuff. Lots of engines and cars ended up there, so they decided to make a museum. But only found a good spot in Novosibirsk. Wow! It's not that close, I'd say. Yes, not at all close. But they still got everything there, including the most curious engines from all over the country. And some 15 years before the war, the museum was opened. I see. But why are you so sure there's a snowplow there? I know it, because they transported it there from Moscow. Ha! It's a great specimen. You like it for sure. Yeah, I'm quite sure about that. Well, I guess I'll go. Tokarev might need some help there. Yes, he might. I still think we should look for that SETCOM center while we're at it. Where? How? There's a whole sector modded out in the image. And look at this location. Sure, the academic product is rather bad, but not too dangerous if we don't... No dobra, potrąbiliśmy sobie. See? Sure, it's not the city center. But still, the only place we'd find there would be an early grave. We'll see about that. There's nothing to see. Do you think Colonel didn't send us there just because he forgot about it?
sure I don't. I understand. I'm not that dumb after all. Так, слушай, what are we even talking about then? The colonel said the discussion was closed. They already decided everything with Artyom. No dobra, dobra. Aha, czyli tu możemy już iść dalej. Ale może jeszcze zajrzyjmy sobie do warsztatu. Co nieco tutaj przygotujmy. And she was completely amazed by it. Mind you, she was a real doctor, unlike me. Katya, believe me, your mother would be proud of you. Thank you, Alyosha. I hoped I could help. But Anna's case seems to be extremely unfortunate. That gas on the Volga lost most of its punch already. But it was enough to start the destructive process. Of course, the hopes I had for the valley and its air were naive. But even the valley in the end. Yes, air, water, in the forest. It's all there. But I'm afraid not for long. A pity. No dobra. Niech sobie rozmawiają. A my pójdźmy do warsztatu. Ojejku, przestraszyłem się, że ktoś tutaj się powiesił, a to jest to ubranie przygotowane. To Karjew. Yes, Artyom. I never told this story before, but I'd like you to listen. You see, I had this Tokarev pistol, a fail-proof thing that had failed me once. It was a great gun, powerful, punched through any body armor you could still move in, but it only had 8 bullets. And that just proved not enough. I came upon some bandits that were tormenting a family, and I just couldn't. So, I snapped and got all of them, save for one. The fucker hit me hard. By the time the order people arrived, I was half dead. Thought they were angels. Anyhow, here's why I'm telling you this now. There are more of us now than I had bullets then. So, I'm sure we can take whatever the world throws at us and win! No dobra. Skorzystajmy w takim razie sobie z... z wiadomo czego. Ja bym chciał jeszcze tutaj. Dobra, niech będzie to. Niech będzie to. Luneta niech będzie, bo się może przydać. I oczywiście magazynek duży. Niech będzie czerwony laser. Tylko czy my chcemy tą broń wymieniać? Ja bym o to wymienił, wiecie? To bym wymienił na... A gdzie jest nasz Tichar? Nie, no, bez żartów. To jest Helsing, to jest Kałach, Ashot. No i tego Ashota bym chciał wymienić na Tichara. Dobra, już niech będzie ten cały Ashot.
Co z tych dodatków tu możemy sobie? Mechaniczny celownik, kolimatorowy. Luneta noktowizyjna, zamknięty kolimatorowy. Może weźmy to. Dobra, tutaj z tych rzeczy to więcej już nic nie zdziałamy. Tu zobaczmy jeszcze, co możemy zmodernizować, bo to trzeba się do tego przygotować dobrze, jeżeli mamy iść na bądź co bądź, no tak odpowiedzialną misję. Tu nie ma dwóch zdań, że trzeba wszystko dopieścić. Dobra, niech będzie to. Aj. Tu więcej nic nie do... rzucimy. No i co mi po tych kulkach? Kurczę, skoro... skoro więcej i tak nie mogę... Kurczę, no ten Tihar mnie męczy, no słuchajcie. Był Tihar, nie ma Tihara, no. No nie mogę po prostu. Sobaka, ubojnik, kałach, zawór. Bulldog, Gatling, rewolwer i Ashot. A czekajcie, ten zawór to... nie. Może to sobie wziąć. Dobrze, to weźmiemy. No niech będzie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem, ale nie, tam... Nie, no mam dwa, w tej chwili dwie broni, które są z takim celownikiem, no z powiększeniem. To nie wiem, czy to mi będzie potrzebne. Słuchajcie. No właśnie, tu mam lunetę razy 6 i tu mam lunetę razy 4. No nie, to zamienimy sobie coś na coś innego. Może ten bulgot, no ale ten obrażanie znowuż ma słabe. Ashot. Dobra, bierzemy tego Ashota w takim razie. Pierdziumaniu, jak to się mówi. Kolimatorowy, niech będzie kolimatorowy. Cztery lufy, niech będzie cztery lufy. I tu ciężki uchwyt. No bo co innego? No nic innego nie wymyślimy. Dobra. Niech będzie to. Tu na... możemy jeszcze gdzieś pójść, czy... No tu już koniec pociągu jest, to nie ma sensu wychodzić. For years more, a third of the valley is already polluted with radiation. All the fallout was accumulating at the bottom of the reservoir for years and years, and now it's seeping through. Yet if the dam fails... No, oni tu dalej rozmawiają, to... Idziemy na górę w takim razie. No co, jeżeli ja nie mogę... Przeszedłem. Powie mi coś, czy mi nie powie? No dobrze, słuchajcie. Kończymy w takim razie ten odcinek.
od następnego odcinka już, że tak powiem, wyruszymy w kolejną misję. A tymczasem żegnam się z wami. Dzięki za to, że żeście dotrwali do końca, że żeśmy razem grali. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!